Moja przygoda z hokejem zaczęła się w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Trener wziął nas na lodowisko, bo nasza sala była remontowana. Przyniósł także kije hokejowe dla chłopców. Ja wzięłam jeden z nich. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to zmieni moje życie. Tata nie miał syna, nie urodził mu się syn, no to córka musiała zagrać. Był akurat plakat naszej drużyny, że tam zapraszają na mecz. No i jacyś chłopcy stali i... Co? Dziewczyny w tychach grają? Jezu, wszyscy wiedzą, tylko nie oni. Dziś na przeboju w liście, hokeiści oczywiście. Moje zainteresowania zawsze były w kierunku sportu. Ja lubię sporty drużynowe, prawda? Tam, gdzie jest rywalizacja, gdzie jest chęć zdobycia czegoś. Lubię wygrywać, także z drużyną to musi być. Żebyśmy się rozwijali, żeby nas nie wyślizgali. Musi się hokeja zużyć, każdy z nas. Niestety jest to fajny sport, ale też i bardzo drogi, no bo wszystko kupują rodzice. Od dziś wszyscy, co się liczą, muszą ćwiczyć zawodniczo. Hej, rodacy, wzywa nas, lądowa kłać. Zawsze cieszę się, jak dziewczyny wygrywają. To są moje dziewczyny, moje córki, wszystkie hokejowe. Po prostu, a jak mam czas wolny, to bardzo chętnie jadę. Zawsze się śmieję, że mogę miasta nie znać, ale na lodowisko trafię. Może kiedyś będę miała sławną córkę. Zresztą niektórzy znajomi mówią, że to jest czerkawski w spódnicy. Pełny sukces jest już blisko, gdyby nie to, że tak ślisko. Pokazalibyśmy na co nas tu stać. Kobiety trenować to jest bardzo wielkie wyzwanie, bo one zmienne są, także różne mają charaktery, trzeba niekiedy je pogłaskać, przytulić. Jeżeli my mamy krążek w naszej tercji, grać tym krążkiem o bandę lżej. Kasia tam za mocno dała wtedy, no to musisz tak szczucie, pyk, najlepszy sprinter, nie wiem jak tam jest, Jones czy Kuźwa, który tam by nie doleciał do tego krążka. Dobrze jest, no. Gra się toczy pełna nerwy, ostry bój, lecz nie bez przerwy, na refleksję zawsze czas. Trener zaproponował mi, żebym została bramkarką, ponieważ dziewczyny bały się nadlatujących krążków. Ubrałam sprzęt, no i tak mi się to spodobało. Jeszcze nie zapadła klamka, jeszcze nam pozostał bramkarz. O, pozwól jeszcze nam zachować twarz. Golne strzały oraz lody przy pomocy garderoby. Wyłapuje po mistrzowsku bramkarz nasz. Marka poznałam na lodzie, bo został trenerem dla bramkarzy, czyli byłam tym bardzo zainteresowana. Jak Marek wszedł na lód, to wszystkie dziewczyny zaczęły gwizdać, no i się troszkę zawstydził. Ślub wzięliśmy w ubiegłym roku, a ciekawostką jest to, że udzielił go nam również bramkarz ksiądz Paweł Łukaszka. I mówię tak, żeby tylko nigdy dziewczęta w hokeja nie grały. Ale wiecie o tym, że tylko krowa nie zmienia poglądów. Dziś nie zmieniam poglądy, bo widziałem, jak dziewczęta w hokeja grają, jak w bramce bronią. I dlatego bardzo serdecznie też pozdrawiam wszystkie te hokejski. Życzę wam, żebyście jak najlepiej na tych łyżwach nie tylko jeździły, ale zawiązywały przyjaźń między sobą, z innymi klubami. Bez Boga jej nie znajdziemy. Moim marzeniem jest, żeby powstała wreszcie reprezentacja Polski. Niby PZHL wziął to pod swoje skrzydła, prawda? Niby jesteśmy zrzeszeni, jest ta liga faktycznie,
ale w zasadzie oni nic w tej sprawie nie robią, żeby jakoś w tej kwestii nam pomóc. Wszystkie drużyny utrzymują się same. Szukamy sponsorów, żeby to jakoś, prawda, istniało i żeby dojeżdżać do tych wszystkich miast, w których rozgrywamy mecze. W mediach praktycznie o hokeju nic się nie mówi. Wiadomo, że drużyny dalej będą, tylko że po prostu bardzo mało już osób się interesuje hokejem. Tam, gdzie są sukcesy, tam ciągną nam zawodnicy, prawda, do tego sportu, a u nas no, nie ma tych sukcesów. Jeżeli nie będzie jakiejś popularyzacji hokeja, no to to ma to no, kiepską przyszłość. Policzek tu, policzek tam i w sercu znowu nadzieja. A każdy z nas, powiadam wam, gra albo zagra hokeja. Policzek tu, policzek tam i w sercu znowu nadzieja. A każdy z nas, powiadam wam, gra albo zagra hokeja. Thank you.